Moi drodzy, przenieśliśmy się troszeczkę bardziej zacienione miejsce, bo nagrywanie na pełnym słońcu przy 32 stopniach Celsjusza nie jest zbyt przyjemne. Musieliśmy się troszeczkę nawet poprzebierać i odświeżyć, ale wracamy do tematów agrotechnicznych, ale zanim wrócę do tematu agrotechnicznego, to ja tylko dodam, że tutaj w międzyczasie w rozmowie okazało się, że tutaj na Małopolsce najwięcej, gdzie mamy soi? Szczurowszczyzna. Ile hektarów? Ponad 800 hektarów w jednej gminie. Moi drodzy, jedna gmina 800 hektarów, ale w uzupełnieniu dodam, że po roku ubiegłym, gdzie mieliśmy 25 tysięcy hektarów soi w całej Polsce, plus minus około, w tym roku tak. Najświeższe dane podają prawie 47 tysięcy, 48 tysięcy hektarów. Także zwróćcie uwagę. 87% przyrostu. Przyrost niesamowity. Być może po tym roku będzie, nie będzie już takiego przyrostu, bo niektórzy się zniechęcają właśnie przez te problemy, o których wspominaliśmy. Aczkolwiek warto zgłębiać tę uprawę nadal. Nie sądzę, żeby się ludzie zniechęcili. O ile wiem, to jeszcze korum jest dostępne. Tak, jest. No i będzie na pewno jakaś inna alternatywa. Jeżeli jeszcze na rok przyszły ma być szansa zarejestrowania pulsaru, tak, który ma 40 gram i ma zamoksu, to byłby temat jeszcze wielce pomocny dla rolników. Natomiast mimo wszystko, jak ja to mówię, no zło konieczne. Uszkodzisz soję, ale komosę musisz dobić. Moi drodzy, dla tych, którzy weszli teraz na nasz drugą część nagrania, to zapraszamy do obejrzenia tej pierwszej części, bo to, o czym pan prezes tutaj wspomina, już zostało w pewnym sensie poruszone w pierwszej części filmu, ale też na sam początek zachęcam was przede wszystkim do tego, żebyście podzielili się z nami uwagami w komentarzach. Liczymy na wasze łapki w górę, lajkowanie, subskrypcje, dzwoneczek, żeby pokazać, że to, co robimy, ma po prostu sens. Oczywiście wszelkiego rodzaju udostępnienia będą dla nas bardzo, bardzo pożyteczne i miłe. Moi drodzy, o tych błędach agrotechnicznych jeszcze, o których w przerwie wspominaliśmy. Ja może zacznę. Pewne błędy u mnie też tutaj są na polu widoczne. Są to błędy poniekąd wymuszone tym, że miałem za wąskie pole, żeby zmieścić 24 odmiany soi. W związku z tym jedna część była zasiana po prawej stronie, druga część była po lewej stronie. I z tego tytułu, pomimo że podstawową rzeczą tak samo w uprawie, w siewie, to powinny być koła bliźniacze. Koła bliźniacze to jest ochrona struktury gleby. 30 tysięcy złotych, które wydałem na koła bliźniacze, mam rozłożone na 20 lat użytkowania, to mam 15 zł do hektara. Czyli jaki to jest koszt? A jaka oszczędność struktury gleby? Na którą no ciężki nakład wydawałem, bo zrobiłem orkę paliwożerną, bo zima mi zrobiła tą strukturę i teraz ja ją złym sprzętem niszczę. U mnie to widać z tego względu, że tak, jedna część już była zasiana i gdy przeszliśmy na lewą część do siewu, no niestety musieliśmy najeżdżać na tą już zasianą soję, żeby nawrócić i następną odmianę siać. I na odcinku 20 metrów, pomimo że koła bliźniacze, to ta soja ma około 10 cm niższy wzrost niż dalsza plantacja bez najeżdżania. No ale ja oczywiście dodam, że w momencie, kiedy plantacja będzie koszona pod kątem zebrania wyników, to ta część zajeżdżona będzie osobno zebrana, więc wybierzemy tylko te części, które no, są, można powiedzieć, typowo pod doświadczenie. Dokładnie. Z tym sobie poradzimy już, żeby wyniki były prawidłowe. Natomiast następny błąd. Przyjęło się u nas, włóka to rzecz no nieodzowna. Ja chcę obalić ten mit i też na swoim przykładzie to podać. Jeżeli mamy mało wody po zimie, oczywiście włóka jest pierwszą, najważniejszym zabiegiem. Natomiast jeżeli mamy rok taki jak ubiegły, gdzie była ogromna ilość wody, po zimie też tej wody było bardzo dużo,
I podam na swoim tutaj też poletku przykład. Ponieważ robię już soję te 10 lat na dużych areałach, w związku z tym całość upraw zrobiłem na przeciw zgniliźnie twardzikowej, czyli zastosowałem środek Kontans 2 kg na hektar. Środek ten wymaga następującej pracy, a więc opryskiwacz pryska jeden przejazd, uprawa od razu leci, żeby wymieszać środek z glebą. I teraz tu, gdzie mamy doświadczenie. Prawa strona, ponieważ tu mamy taką drogę wjazdową i wiedziałem, że będzie to pole podzielone na dwie połówki pod to wdrożenie. Prawą stronę zrobiliśmy gdzieś tam początkiem kwietnia, opryskaliśmy kontansem, no i musieliśmy to uprawić, czyli coś w rodzaju takiej włóki. Natomiast lewa strona została bez włóki, tylko po orce zimowej. Kontans żeśmy tuż przed samym siewem już zastosowali i od razu uprawiali. I teraz powiem tak. Jak zaczęliśmy to po tej włóce prawej stronie, po prawej stronie, gdzie była ta włóka z kontansem zrobiona, to zaczęliśmy to uprawiać. I teraz tak, za czym doszedłem do prawidłowej głębokości uprawy, to zeszło pewnie ze 3-4 przejazdy na długości 800 metrów. Z tego względu, że cały czas trzeba było spłycać uprawę, bo ziemia za mokra od spodu się wyciągała, psuło strukturę. I teraz na tej źle uprawionej ziemi po prawej stronie, na pewnym odcinku, zostało mi połowa obsady. Czyli tutaj mówimy o skrajnościach. Wcześniej zaczynaliśmy, wspominałem o tym, że była zbyt płytka uprawa, tak, gdzie była mocno przesuszona gleba i te wschody były utrudnione i słabsze. A tutaj mamy typowy przykład tego, że na wilgotnych stanowiskach z dużą zasobnością wody ta zbyt głęboka, zbyt duża ilość, czy siew w niedosuszoną, nieprzesuszoną tą strukturę właściwą do siewu, też powoduje te skrajne obniżenie, to znaczy, kiełkowania. Rolnictwo jest ciekawym zawodem z tego tytułu, że to niestety rolnik się ma dopasować do warunków, a niestety nie warunki do rolnika. I tutaj powiedzmy, no przy każdej pracy no potrzebne jest myślenie. Dokładnie. I myślisz, masz efekty. Nie myślisz, tracisz. Ja tylko dodam, że soja wbrew pozorom, wbrew temu co wielu sądzi, wymaga zasobnych stanowisk, przepuszczalnych stanowisk, ale zasobnych wodę. I to są takie chyba najbardziej optymalne stanowiska. Ze zbadanym pH, żeby nie było tak, że siejemy soję na pH 5 czy poniżej 5, bo to już jest katastrofa. Panie Pawle, obok tu za krzaczkami lotny piasek. Jak na razie soja nie widać efektów, żeby sobie nie radziła. Pytanie, co mamy pod spodem. Ona tych potrzeb jeszcze teraz do tej fazy nie miała dużych. Dopiero lipiec będzie decydował, co się z nią stanie. Czy zawiąże, czy nie zawiąże. No ale wracamy dalej do tej uprawy. Natomiast lewa strona i efekt jest taki, że ta sama odmiana po prawej stronie i ta sama odmiana po lewej stronie, gdzie nie było włóki, a uprawa była tuż przed siewem. Mhm. Po lewej stronie jest soja 5 cm wyższa. Czyli dlaczego? Włóka co zrobiła złego? Ziemia była zbyt wilgotna, w związku z tym wilgotna gleba to jest zimna gleba. Zaskrupiliśmy ją jak gdyby w pewnym sensie. Po prostu nie pozwoliliśmy się jej odpowiednio nagrzać. Natomiast tak, gdzie włóki nie było, była nagrzana. Uprawy już trzeba było dwie różne robić. Tam płyciuteńko, tu dużo głębiej. Mhm. Żeby wymieszać tą górną, pylistą warstwę z mokrą. Czyli moi drodzy, widzicie ile tak naprawdę niuansów, szczegółów.
jedno pole, nie? Jedno dwie, pole. Dwie jedno różne pole uprawy. I inaczej uprawiamy. Ale to pokazuje, jaką trzeba mieć świadomość swoich gleb w gospodarstwie, świadomość dopasowania maszyn do uprawy i świadomość samej uprawy tej gleby, że jej nie zepsuć. Czyli niezbyt mokrą i niezbyt suchą. Z jednej strony zachować wilgoć na odpowiednim poziomie, ale też z drugiej strony jej nie przesuszać. Tak, tak. Następnym tematem, który głównie widzę w terenie, to jest po prostu siew na oko. Czyli sąsiad zasiał 150, a ja nie będę gorszy, zasieję 170. No muszę być lepszy, nie? Jak tak, sąsiad ma ciągnik 120, ja muszę mieć 150. No to dlaczego nie sieje? Przecież sieje się pod obsadę, a nie na kilogramy. W związku z tym muszę znać masę 1000 ziaren, muszę znać siłę kiełkowania i w oparciu o to dopiero ustalić normę siewu. Podam z własnego doświadczenia, najniższą normą siewu ileś tam lat do tyłu miałem 76 kilo, a największą normę siewu miałem ponad 180 kilo. Panie prezesie, jeżeli mogę, apel do firm nasiennych, na litość boską. Tak. Jeżeli sprzedajecie materiał w jednostkach siewnych, to niech tam w tej jednostce będzie określona liczba nasion żywych, bo na dzień dzisiejszy kupujemy jednostki, zalecacie, my w ślad za wami zalecamy określoną liczbę jednostek do wysiewu, natomiast to jest mocno uzależnione od tego, jaką faktycznie zdolność kiełkowania mają nasiona, bo chociażby w tym roku mieliśmy od 80% zdolność kiełkowania do prawie 100%, więc tak naprawdę to jest 20% różnicy między, no mamy 100 albo 120, 120 albo 150 kg. Tak, 160, tak. Sąsiad zasiał, a ja jeszcze nie. W związku z tym jadę i sieję, bo sąsiad zasiał. Ale sąsiad ma inną glebę, inną ma strukturę gleby, inną kulturę gleby. U niego ta gleba była dobra do siewu, a u ciebie jest za mokra. Nie siej. Czekaj, aż odpowiednia będzie wilgotność gleby. Żebyś sobie nie psuł właśnie tej struktury gleby, bo stracisz i obsadę, i stracisz tempo potem wzrostu. Po prostu najgorsza rzecz to jest psucie struktury gleby. Ale jeżeli już mamy ten etap jak gdyby ustalony, że dobra, dobra, uprawki zrobiliśmy, określamy normę wysiewu, to w jakim zakresie pan się porusza? Sztukach, w ilu sztukach na metrze kwadratowym? Mamy strefę klimatyczną, jaką taką, jaką mamy, sieje 60 sztuk kiełkujących na metr kwadratowy. Jest nic gorszego na okres suszy, jeżeli jest plantacja za gęsta. Tam na poletkach doświadczalnych mógłbym pokazać fragmenty, gdzie tak zwanie włączał już, żeby równo zacząć od startu, włączał wymuszoną wyrzut nasion z siewnika i w związku z tym tam jest za duża gęstość. Ta soja po prostu jest o te 10 cm na dzień dzisiejszy wyższa. Z jakiego powodu? Soja gęsta nie robi systemu korzeniowego, tylko jedna przed drugą ucieka na zasadzie konkurencji. Która wyższa będzie, ta powiedzmy da sobie radę z mniejszą. Spuszczę. I to jest po prostu tylko po prostu pójście w niepowodzenie pod kątem plonu. Nie daj Boże mieć za gęstą plantację w okresie suszy. Soja naprawdę nie poradzi sobie plonowo. Ale schodzenie zbyt nisko to też jest ryzykiem, tak? Czyli kwestia zakwaszczenia, ryzyka wydziobywania przez ptaki w niektórych rejonach. Czyli tutaj musimy znaleźć tak zwany złoty środek. Dokładnie. I teraz powiedzmy tak, no jasno instrukcja czy niemiecka, takich dobrych fachowców, którzy w soi dziesiątki lat siedzą. Siew rzędowy tak jak zboże. Jeżeli masz 8 rzędów na metrze kwadratowym, to ci tam wypadnie w granicach 7 sztuk na jednym metrze długości, ale rozstawa tylko 12,5 cm, czyli prawie się w kwadracie. Tak. Jeżeli zasiejesz 25 cm rzędy, to już masz 15 sztuk na metrze bieżącym. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te gęstości siewu,
wspomniałem o ryzyku, tak, że zbyt rzadki siew to jest ryzyko, zbyt gęsty siew, pan prezes też tutaj mówił o ryzyku, ale Kamil, może dwa słowa jeszcze, z czym to się wiąże? Tak, wytłumaczę, dlaczego tam z tą łopatą pobiegłem, jak zobaczyłem zbitek takich kilku roślin. Chcieliśmy Państwu pokazać, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy zbyt gęsty siew, tak? Mamy roślinę, która jest mocno wyrośnięta, przez co te rośliny są dosyć cienkie, jak widzą Państwo. Tu mamy akurat to, co trzyma Paweł, roślinę z normalnego, prawidłowego wysiewu, która buduje boczne rozgałęzienia. I tu wystarczy. Trzecia roślina to jest taka... Jedna na metrze kwadratowym. Dokładnie. Miejsce puste, puste miejsce, gdzie roślina miała dużo wody, dużo światła i proszę zwrócić uwagę, ile ona buduje tu kwiatków, ile będzie zawiązków i jaki stronków. System korzeniowy. To jest też, to jest kolejna ale sprawa. Ale dodajmy, że w takim układzie ryzyko zakwaszczenia takiej plantacji jest ogromne. Jest po prostu niewspółmierne i takich rzeczy nie robimy. Nie wolno, nie wolno. Tak to, naprawdę, to jest brakło nasion na poletku doświadczalnym na dojechanie do samego końca i stąd zostały pojedyncze sztuki. Czyli pan jak gdyby celuje na 60 roślin żywych do wysiewu, tak. Ale możemy sobie powiedzieć, że 40 przed zbiorami to jest taki między 40 a 60 optimum? Trzeba wiedzieć jedno. W zależności od warunków z tych 60 nasion, jeżeli zostanie już 50, to już jest rewelacyjna obsada. Mhm. Jeżeli zostanie obsada 40, to jest obsada cały czas bardzo dobra. No właśnie. Nigdy nie ma tak, że masz 60 sztuk kiełkujących i 60 sztuk ci wzejdzie. Mhm. To jest niemożliwością i Francuzi fajnie to pokazują. W zależności jakie warunki do siewu, to ile z pełnej normy może zostać. No i dodajmy tutaj, że soja to nie jest gatunek, który tak jak zboże się krzewi od samego spodu, ale niektóre odmiany mają mniejsze, niektóre większe zdolności. Rozgałęzień bocznych. Właśnie. I tutaj mamy odmianę od akurat Adelfia, gdzie tych rozgałęzień, jak widzicie, jest całkiem sporo. Niemniej jednak są odmiany, gdzie no tak jak Kamil tu pokazywał, w wyniku gęstości, ale w wyniku jak gdyby samej genetyki. Genetyki. Pierwsza sprawa to jest genetyka, druga sprawa jest to, co mówi pan Franciszek, że niektórzy podchodzą zbyt frywolnie do wysiewu, te 140-150 kg, nie przeliczając obsady, tak? I mamy wtedy efekt bardzo zbliżony, który tu nam wystąpił w skrajnym przypadku. Ale kolejna sprawa, którą tutaj warto zaznaczyć, przy odmianie Adelfia, też jest sytuacja bardzo ważna, to co się działo na przykład kilka tygodni temu, przy tych przejściach burz gradowych, gdzie ta soja była bardzo często, przynajmniej u moich klientów, spora część klientów dostała gradem, część soi została ucięta i wtedy takie rośliny mają większą możliwość do nabudowania. I zdolność do zbudowania tego plonu, tak? Rozkrzewieniami później mają możliwość nawiązania ja na tych stronków. Ja później może przejdę tutaj do następnego elementu, a w zasadzie elementu, który teraz widzimy, czyli brodawki, ale to jest coś, o co musimy zadbać dużo wcześniej, tak? Dokładnie. Co pan robi, żeby te brodawki się pojawiły i czemu one służyć mają? To tak dla naszych widzów. I jeszcze ja dodam jedno pytanie, jak już pan zacznie, żeby się nie powtarzać. I czy może być spowodowane to, że wielu klientów dzwoni i mówi, że nie ma brodawek? No właśnie. Proszę Państwa, jednym z najważniejszych elementów jest szczepienie i umiejętne postępowanie z nasionami po szczepieniu. Mamy już na dzień dzisiejszy dostęp do bardzo dobrych szczepionek, którymi m.in. Vialan posiada w sprzedaży. Jest to Highstick, a drugą odmianą, która jest konieczna przy siewnikach pneumatycznych, to jest Turbo Soy. Dlaczego przy siewnikach pneumatycznych? Turbo Soy posiada klej, to jest polimer, który świetnie klei szczepionkę do nasion i teraz pneumatycznie wyrzucane nasionko, ono się tam obija i dzięki temu zastosowanemu polimerowi nie odrywa się i wentylator mi nie wyrzuci na wierzch tej szczepionki. I jeżeli są siewniki mechaniczne, nie ma problemu, może być sam Highstick, bo tam tylko nasionko spada. Natomiast przy pneumatycznych klej
w formie polimeru jest koniecznością. Dobrze, że ta szczepionka się pojawiła. Ja ją znam z doświadczalnictwa austriackiego już pewnie z 5 lat. 3 lata już ją stosuję na zasadzie w handlu. Faktycznie to ona jest 2 lata, ale grzecznościowo mi tam 3 lata wcześniej też tam 25 jednostek Turbo Soja sprzeda. No i w związku z tym tak powinno się postępować. Teraz tak. Ja jeszcze, panie prezesie, dodam może, że jeżeli chodzi o szczepionki, też prowadzimy swoje wewnętrzne doświadczenia. Wprowadziliśmy w tym roku doświadczenie, czy to na nitraginie podstawowej, czy też na takim nowym produkcie z firmy Intermax Seeds Soy Plus, który jest już gotowym produktem w formie płynnej, włącznie już z polimerem. Po to testujemy, żeby mieć wiedzę, co się dzieje w rynku, tak? Pytanie, czy na polu, gdzie jeszcze nigdy soi nie było? Tak. No to prawidłowe doświadczenie. Tak. No i tutaj porównanie jakiekolwiek, jak będziemy mieli, to będziemy się z tym dzielić. Co ważne, efekt szczepienia widoczny jest po ilości brodawek, tak? Ale też brodawka musi być różowa i żywa, tak? Ja tylko to dodam też tak na marginesie, jak ważne są szczepionki. Ongiś czasy robiłem sobie, jeszcze nie było turbosoja, był highstick i były dwie takie, powiedzmy, przypadkowe szczepionki, które sprzedawano na rynku polskim. Różnica w plonie to było 3 tony, ponad 3 tony z hektara. Tyle bym stracił, gdybym te niesprawdzone szczepionki stosował. I aż 12% białka. Pamiętam to, bo ja przywoziłem te szczepionki do testowania. Mam zdjęcia do dziś. Zawsze mogę je pokazać, bo to na polu pięknie było widać, jak można sobie gola strzelić. Natomiast postępowanie jest ważne z nasionami po szczepieniu, a więc no, przede wszystkim to tak, szczepimy tuż przed siewem. Fakt, że Turbo Soy tam dopuszcza taką możliwość, 3 tygodnie można zaszczepić wcześniej, ale nie polecam tego schematu, dlatego że no, każdy dzień mimo wszystko uwolnienia tej szczepionki powoduje straty w liczebności bakterii. I najlepszą metodą jest szczepienie tuż przed siewem. Jak to się u mnie, bo mam to sprawdzone od lat już, jak to się odbywa, więc 100 kg do betoniarki, odważona ilość, ja robię generalnie mieszaninę 2 szczepionek highstick, jedna jednostka na hektar, turbo soy jedna na hektar. Ładujemy do pojemnika, mikser dwuramienny, kuchenny, który jest najlepszy, nie jakieś tam do rozrabiania betonu, tylko maksymalne obroty miksera. High stick najpierw, turbo soy odmierzona ilość wlewa się, sticker się wlewa, czyli ten klej, wymiesza się to wszystko dobrze, kilka chlustów do betoniarki, pochodzi 5 minut i jest pięknie obklejone nasiona, ale jeżeli takie nasiona się weźmie, rękę przyłoży, to nasiona wiszą. W związku z tym na zakończenie już szczepienia 25-30 deka mąki ziemniaczanej likwiduje mi klejenie w zbiorniku. Super się wysiewa, tylko warunek jeden, normę siewu dopiero sobie ustalać po zaszczepieniu, z tego względu, że ta mąka powoduje taką śliskość tych nasion, że większa norma wychodzi siewna niż zwykłych nasion. Próba kręcona po prostu, próba, być tak, wykonana tak, po zaszczepieniu. No ale jeżeli chodzi o takie praktyczne podejście, Kamil, u siebie na swoim terenie, u swoich klientów, podobnie jak tu pan prezes robisz, czy robisz to troszeczkę inaczej? Czy generalnie tak, staramy się być bardzo, bardzo podobnie. Dlatego kwestia... pytam, bo wiem też, że część klientów ma wypraktykowany dodatek wody niewielkiej ilości i wtedy nie ma tego efektu klejenia. Ale to nie, to woda jest koniecznością, no, tylko woda niechlorowana, tylko no zestawu, deszczówka. W sumie to na 100 kg nasion całej cieczy, którą się wlewa do soi, to jest w granicy
granicach 0,9 nawet do litra na te 100 kg nasion. Także woda jest koniecznością, bo no do wody wsypujemy histika. Ja celowo do tego wróciłem, tak, bo żeby nasi widzowie mimo wszystko nie poszli w kierunku wymieszać hajstika. Nie. I potem będzie kłopot, że się nie chce wysypywać. Byłoby jak w kuchni, ale bardziej do lepienia. Też ważne, że soja musi być najpierw zaszczepiona, żeby mąkę dodać. Bo jeżeli ktoś by dodał do tego mąkę, to zrobi się galimatias i nic z tego. Także to są takie ważne szczegóły. I teraz partiami wywozimy w pole. Nie daj Boże, żeby taką soję zaszczepioną wywieźć i postawić na przyczepie. Każdy promień słoneczny zabija bakterie brodawkowe. Czyli tak jak dzisiaj mamy słońce, to niestety na niekorzyść bakterii. W pole wywozimy pod przykryciem zaplandaczone, żeby słonko nie docierało. I oczywiście zaprawiamy w pomieszczeniach zamkniętych. Zacienionych, w miarę najchłodniejszych, żeby to było zrobione. Ale jeżeli zrobiliśmy, panie prezesie, wszystko jak pan mówi od A do Z i na dzień dzisiejszy nie mamy na polu brodawek, bo tak się tak Kamil powiedział. Albo ich jest niewiele, 2, 3, 4 tylko na oślinia. To co się mogło wydarzyć jeszcze po drodze? A więc powód jest prosty. Optymalne warunki do życia bakterii to jest pH minimum 6. Pamiętajcie, minimum 6. Do 7,2 to jest 6,5 do 7,2 to jest optimum pH dla bakterii. Do pH 5 to jest królestwo w glebie grzybów, ale nie ma bakterii. Już które inne roboty robią, bo przecież typów bakterii jest cała masa i teraz jeżeli nie mamy uregulowanego pH, na temat pH to trzeba by było oddzielny film zrobić, bo to jest za długo do tłumaczenia, ale po prostu no, bakterie nie będą żyły w kwasie. W związku z tym, co z tego, że ty zaszczepiłeś, jak nie dasz rady... Jak nie stworzysz warunków do tego, żeby bakterie się rozwijały. Żeby się rozwijały. Tak naprawdę, nie? Następny problem, który się też pojawia, bo jeszcze jak ktoś ma tam 5,5, to jeszcze coś z tego będzie. Ale następny problem to jest tak samo... Dorwałem od jakiegoś czasu doświadczalnictwo niemieckie. Wielkość bakterii, nie tak ilość, tylko wielkość bakterii i wpływ na plonowanie. A więc jeżeli wagowo pofatygowali się i te bakterie były większe masowo, to tam plony były rewelacyjne. I teraz jaki drugi powód zakwaszenia? A więc brak dostępu fosforu. Fosfor jest niesamowicie ważny dla funkcjonowania brodawek. I teraz ja miałem sobie zrobić, tylko warunki mi nie pozwalają, bo miałem sobie jeszcze jedno doświadczalnictwo dla siebie zrobić fosfor dolistnie. Na ile mi zwiększy masę brodawek? Ale po prostu jest już od 16 czerwca taki upał, że no każdy wjazd, obojętnie z jakimkolwiek środkiem, to już jest naprawdę ryzyko, bo to jest dodatkowy stres dla rośliny. Nie zrobiłem. Być może, że jeszcze jakby coś mi gdzieś tam popadało, chociaż nie widzę tam gdzieś do 10 lipca jakichś tam perspektyw deszczu i wtedy już będzie bardzo źle dla soi. No, pH, tak? pH to jest jedno. Fosfor, który jest na glebie kwaśnej uwsteczniony i drugi przypadek jeszcze ma ktoś rędziny. I często jest taka sytuacja, że znowu, jeżeli masz pH zasadowe, czyli masz w granicach 7,5, to z kolei też możesz mieć blokowany fosfor i też będą kłopoty z bakteriami brodawkowymi i wtedy rozwiązaniem też byłby bezpieczny fosfor dolistny, żeby po prostu roślinę wspomóc, wymusić pobranie fosforu. Ale fosfor to nie wszystko, bo ważne co jeszcze jest? No molibden, który w całym procesie rozwoju bakterii brodawkowych jest jednym z najważniejszych składników. Czyli tutaj z produktów, które mamy dostępne, Fortisbor molibden jak najbardziej się... Siarka, bardzo ważna. Magnez, czyli siarczan magnezu. Bor, który odpowiada za bardzo dobry rozwój systemu korzeniowego.
Kiedy stosowałem cynk, ale wyczytałem na niemieckiej jednej dobrej literaturze, że ma właściwości bakteriostatyczne, czyli nie powodujące blokowanie rozwoju bakterii, w związku z tym go wyłączyłem z produkcji. Nie robiłem, trzeba by było doświadczalnictwo zrobić, czy faktycznie ma... Tutaj z tym cynkiem jest... Sprawa dyskusyjna, bo to też jeszcze kwestia, jaka jest kondycja samych roślin, tak? Bo jeśli mamy rośliny, które będą przyblokowane, czy w jakiś sposób uszkodzone, to samej odbudowy ten cynk byłby bardzo ważny. Odbudowania. Tylko teraz pogodzenia i jaka będzie koloracja budowania bakterii. Wymagane byłoby doświadczalnictwo ścisłe. Tak. Znaczy, na jednej rzeczy jesteśmy pewni. Na pewno nie możemy podawać produktów miedziowych. A to tak. Czyli tak, tutaj wszelkiego rodzaju produkty... Bo to już nie tylko, że działanie bakteriostatyczne, czyli wstrzymujące rozwój, tylko niszczące bakterie. Zresztą miedź się dawniej używało w zwalczaniu grzybów. Tak. Znaczy, panie Franciszku, mamy jeszcze, możemy coś jeszcze dodać do tego, żeby zwiększyć białko? Azotu zero. Im pole uboższe w azot, tym lepsza soja. Ja w tym roku posiałem jednej z moich sąsiadek soję na takim wyjałowionym polu i ma ładniejszą soję od mojej. Także tutaj pokazane jest, że po prostu im bardziej jałowe, ubogie pole, tym lepiej pod soję. Soja potrafi, jak ma system bakterii dobrze rozwinięty, to potrafi sobie też z doświadczalnictwa zachodniego, mówię, ponad 300 kg azotu ściągnąć z powietrza. Są przypadki, że trzeba azot podać, bo sam on jakiś czasy też mnie coś takiego spotkało. Kupiłem nasiona lata do tyłu, szczepione. Niestety żadnej bakterii nie było brodawkowej, w związku z tym zaczynała soja kwitnąć. Mocznik 70 kg. Właśnie, czyli to, co teraz mamy, czyli są gospodarstwa, są plantacje bez brodawek, wypadało podać azot, ale nie możemy z kolei podać dzisiaj, no bo jest za sucho, jest za gorąco, więc no, musimy czekać, tak? No nic ten azot by nie dał. No właśnie, więc moi drodzy, rozsądek, jeszcze raz rozsądek. Możemy podawać różne rzeczy, ale pytanie, ile tego azotu wykorzystamy, jak jest taka złożenie. No dokładnie. Druga sprawa też, że jeżeli w lipcu nadal nie będzie wody, to powiedzmy, to jest również poplonnie soi, bo fakt jest taki, że w warunkach suszowych spotykałem doświadczalnictwo, gdzie soja kwitła tylko 2 tygodnie. Mhm. I wtedy no plon niestety, jeżeli ona po 2 tygodniach skończy kwitnięcie, czyli krótka faza i mała ilość kwiatu, mała ilość strąków, zredukowane jeszcze nasiona w strąkach, w związku z tym nie ma co się spodziewać dużego plonu. Ale jeszcze wrócę, Kamil, chyba nie, o tym żeśmy kiedyś rozmawiali, nie dzisiaj, o samym wapnie, bo pan wspomniał pH, a ja się odniosę do pH i korelacji pH do potasu, do magnezu i to, o czym niejednokrotnie mówimy. Jak robicie badania gleby, zróbcie sobie, moi drodzy, dodatkowo oprócz tych podstawowych badań, gdzie macie pH, fosfor, potas, magnez, zróbcie metodą ogrodniczą dostępny wapń, bo zdarza się nie dość rzadko, że jest niestety pH odpowiednie, czyli mamy 6,5 pH czy 7, ale wapnia nie ma. I wtedy niestety też ten efekt plonowy nie będzie zadowalający, no bo wapń jest składnikiem po prostu odżywczym, tak? Tak. Koniecznym do budulca. No właśnie. Wtedy analizując dopiero sytuację, bo do takich rzeczy najczęściej w gospodarstwach dochodzimy w sytuacji, kiedy coś nie wyszło, kiedy ta soja nie zaplanowała, kiedy się coś wydarzyło i dopiero wtedy mamy podgląd do tego. Ja mam wyniki doświadczeń, gdzie soja była wysiewana, zbierane było raptem 2-2,5 tony maksymalnie i sprawdzając wyniki zasobności samego wapnia, to było na poziomie 300, 320, 350 jednostek. Tam
tam nie było. Praktycznie nie było, jeśli nie ma minimum 1000, tak. 1200, 1600 to jest dopiero jak gdyby zakres, gdzie możemy mówić o sensownym polowaniu. Czyli wapń jako makroelement. Jako składnik odżywczy, więc jeżeli mamy sytuację taką, że mamy pH wysokie, a nie mamy wapnia, zostaje nam podanie kredy, no innej możliwości nie ma, bo podając wapno węglanowe spowodujecie, że tego wapnia będzie za mało dostępnego tak na już od ręki. To jest jakieś takie sporadyczne przypadki, które gdzieś tam u kogoś mogą się zdarzyć. To są przypadki w zależności od rejonu, w jakim pracujemy, bo być może tutaj na Pana terenie nie ma sytuacji takich, natomiast na Podkarpaciu na przykład, gdzie te gospodarstwa często, z którymi mam do czynienia, takie sytuacje mają miejsce. Gleby cięższe, z dużą zasobnością w potas, dużą zasobnością w magnes, a niestety nie mamy wapnia jako składnika. Pomimo dobrego pH. Pomimo dobrego pH. To są takie sytuacje. Moi drodzy, co jeszcze warto podkreślić? Pan prezes wspomniał tutaj o kontansie. Stosował kontans pod kątem znizy twardzikowej. Tak. Wprawdzie jesteśmy na soi, ale pamiętajcie, że kontans to też produkt, który można stosować w rzepaku. To są te same choroby tak naprawdę. Konieczne nawet też. Jeżeli macie płodozmianie i soje, i rzepaki, i słonecznik, wszędzie tam ziemniaki. Zniza twardzikowa. Tak? To jest choroba tak wielu roślin, nawet na chwastach bytuje i no ponad 300 gatunków kiedyś oczytałem. No ja już za dużo lat soję uprawiam, mam przykre doświadczenie. Nie ma problemu ze zgnilizną, jeżeli jest rok suszowy normalny. Natomiast nadmiar wody to jest makabra. Po prostu ponad 100 ton soi musiałem na profesjonalnej czyszczarce czyścić, żeby oddzielić zgniliznę twardzikową. Czyli to jest sklerocja. Sklerocja, z tego względu, że to jest dyskwalifikacja. Czyli moi drodzy, pamiętajcie, soja, ale oprócz tego za chwilę będziecie myśleć o siebie rzepaku, tam gdzie ten podozmian jest trochę zachwiany, pomyślcie, żeby te 2 kg tego produktu kontans zastosować jeszcze przed siewem rzepaku, tak? Grzyb, który sobie szuka w glebie sklerocji i je po prostu niszczy. Czyli taki pasożyt tego grzyba, tak? Czyli podsumowując, na pewno warto zastosować preparat kontans przy zachwianym podozmianie, tak? I ten podozmian, o tym podozmianie niejednokrotnie mówimy. Na pewno trzeba przed siewem pomyśleć o tym, ile chcemy wysiać na metr kwadratowy roślin. Na pewno musimy wiedzieć, jaką odmianę chcemy wysiać i moi drodzy, po to robimy te doświadczenia i myślę, że tu Pan Prezes jest tym żywym przykładem, gdzie robi dla nas doświadczenia i nie tylko dla nas doświadczenia, ale robimy to po to, żebyśmy mogli dobrać najlepsze odmiany na dane stanowisko, na danym regionie, nie tylko w przypadku soi, ale w przypadku rzepaku, w przypadku pszenic, w przypadku słonecznika, bo to jest kolejna roślina, która się dość mocno rozwija, więc tych doświadczeń robimy masę. Ale to wszystko po to, żeby dobrać najlepsze odmiany do stanowisk. Jeszcze raz podkreślę, co niejednokrotnie mówię. Nie wierzcie do końca reklamom, które się pokazują w prasie, gdzie każda odmiana jest numerem 1 i rzepak sypie po 7 ton. Bo w warunkach produkcyjnych jakoś ciężko to uzyskać. Najlepszym zawsze rozwiązaniem jest uczestniczenie we wszelkiego typu pokazach. Zobaczysz coś na oczy. Ja też mam dość tych doświadczeń, bo to jest naprawdę robota niesamowicie upierdliwa. Natomiast no między innymi mam też pogląd, bo co najmniej raz w tygodniu jestem, gdzie zapiski sobie prowadzę dla siebie, żebym wiedział, co faktycznie w moich warunkach wychodzi. Jest dobre. Jak się roślina zachowuje, jakie początkowe tempo wzrostu, czy sobie daje radę na suszy, sieje również soję na piaskach, piąta klasa. I to jest to. Ale to żeby na piątej klasie poszedł, to musi pan mieć odmianę, którą sobie pan wybierze, a nie pierwszą lepszą. Nie, ta, która jest oczywiście na drugiej klasie, nie będzie na piątej i na odwrót, tak? Ale i powiem tak, że jest to roślina ze wszystkich strączkowych, która nawet lepiej sobie poradzi niż łubin żółty na piaskach. Tylko kwestia dobrania tej odmiany. A oczywiście. A, no właśnie. Oczywiście. A to też widzimy to, co jest na polach. Przy takich upałach, jakie są, ilustrując, czy dzisiaj u pana, czy ja wczoraj miałem możliwość na Mazowszu
dobrze oglądać soję na naprawdę słabych glebach i przy tym braku opadów, podobnie tak jak u pana, ta soja nie wykazuje w tym momencie faktycznie braku wody. Ona żyje. Zboża pozasychały, poupalało, kukurydza poskręcana bardzo często, a soja jak... Jeżeli w Głubczycach bywałem na pokazach, gdzie był dół wykopany na 3 metry głębokości i korzenie soi są na 1,5 metra, wystają ze ściany, no to o czymś to świadczy. Jaka to jest roślina radząca sobie w ekstremalnych warunkach. Moi drodzy, więc szukajcie tak jak ta soja. Szukajcie nas na kanale na YouTubie. Szukajcie informacji o soi, o różnych innych gatunkach. Szukajcie wiedzy, informacji. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na pewno powrócimy na soję. Myślę, że spróbujemy nagrać też na innej lokalizacji, pokazać wam, jak wygląda soja w nieco opóźnionych terminach siewu. Myślę, że pojawimy się też i na Słoneczniku. Zapraszamy i zachęcamy do oglądania. A z tego miejsca wielkie słowa podziękowania dla pana prezesa, że chciał się pan podzielić tą wiedzą nie tylko z nami tutaj na miejscu. Pomimo takiej suszy, w stosunku do poprzednich 4 lat, które analizowałem, ona wzrostowo nie od odbiega, a nawet jest wyższa niż w innych latach. W tym momencie. W tym momencie. A skąd to wiemy? Bo pan prezes wziął każdą odmianę, przemierzył wczoraj i wiemy, że z kilkudniowym wyprzedzeniem te rośliny są tylko kilka centymetrów niższe, czyli dociągną spokojnie i tego 2, 5 czerwca, jak robił pan poprzednie badania, będą mieć tą samą wysokość albo nawet wyższą. Będą większe. Wszystko zależy od góry. Będzie woda, będzie soja. I dlatego to jest takie piękne. Żegnam was, do zobaczenia.